miejsce. Bestia przyjdzie po nas wszystkich. Słyszała kuma o tych miastowych bandytach? Ponoć każą płacić haracz i porywają dzieciaki. W haracz wierzę, ale porywanie dzieciaków? Androny, kumo, pleciecie. Kiedy sam wielebny tak mówił? Jobych siódemkę swoich oddał za uczciwy grosz. Ładne rzeczy. Co za dzień. Diabli nadali. Groźnie wyglądasz. I na dodatek nosisz broń na plecach. Chcę zjeść. Gdzie jest mój kot? Bawię się tak. Siwa dziadyga. Kto mnie nachodzi? Jestem wiedźminem. Trudnię się zabijaniem potworów. Czemu wchodzisz ze bronią do mojego domu? Ja nic nie mam. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Chcę tylko zadać kilka pytań. Ja nic nie wiem. Nie gadam z obcymi. Nazywam się Geralt. Teraz już znasz moje imię. Napij się ze mną, panie Gerwant. Rozumiesz? Kto nie pije, ten kapuje. A ja nie lubię kapusi. Wypijmy. O najważniejsze nie spytałem. U wielebnego byłeś? Jasne. Bo on kazał nam obcych sprawdzać. Sygnet wiecznego ognia. Musi być od wielebnego. Przysłał mnie wielebny. W czym mogę ci pomóc? Wielebny zawsze o nas myśli. Plotki już do mnie doszły. Wiem, czego chcesz. Mam pewien problem z ogrodem. Nie jestem ogrodnikiem.
Pozwól mi pan skończyć, panie Gerwant. Jakiś czas temu dziwne rośliny wyrosły w moim ogrodzie. Te rośliny są żywe. Dopóki były małe, były całkiem pożyteczne. Jadły krety i owady. W takim razie gdzie leży problem? Teraz są ogromne. Wielkie jak człowiek, z ogromnymi gałęziami. Na szczęście za dnia się zakopują. Ale nawet wtedy boję się podejść. Zobaczę, co się da zrobić. Ale będzie cię to kosztowało 120 orenów. Mogę zapłacić 50. Panie Gerwant, wypijmy na pochybę zielsku. Sto dwadzieścia, ani orena mniej. Na pochybel. 70 orenów za dwa chwasty to i tak zdzierstwo. Mówiłem 120. Żyć jakoś muszę, jeść, coś wypić, a właśnie zdrowie. 80 to moja ostateczna cena. Moja strata, niech będzie 100. Stoi jeszcze rozchodniaczka. Thank you.
Wybiłem potwory z ogrodu. Płać. O co wam chodzi, panie Gerwant? Chcecie wasze 80 renów? Proszę. Umowa była na 100. Nie wydaje mi się. Mimo, że krzynę wypiliśmy, pamięć mnie nie zawodzi. Nie przeginaj. Już, już. To wasze. Wyście szaleni są. Mówiłem nie iść nocą w pijanym widzie potwory ubijać, ale się uparliście. Boję się was, panie Gerwant. Oj, ludzie,
Nigdy się nie zmienicie. Głowę za was nadstawiam i jeszcze mnie oszukać chcecie. A nieważne. Nie zapomnij powiedzieć Wielebnemu, że ci pomogłem. No! Ta zbroja nosi ślady krwi i miecza. Musiała należeć do wojownika, a ten grubas wygląda raczej... Jesteś żołnierzem? Nie jestem. Co wam do tego? Zauważyłem zbroję. Należała do mojego brata. Walczył pod Brenną i w kilku innych bitwach. Nie lubię wojskowych. Poza moim bratem, rzecz jasna. Spokojnie, nie jestem żołnierzem. No mówże! Na razie. Niepoważne. Bogowie, dodajcie cierpliwości. Stać! Czego? Jak to czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta. Jest ta, no... Krawantanana.
Długo jeszcze będzie ta krawantanna obowiązywać? Dowódca wie, ja pojęcia nie mam. A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Jak Glejt pokaże, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Wielebny wie, że tu jesteś? Oczywiście. Nie wierzę. A masz jakiś znak Łodniego? Spać mi się chce. Wielebny mówił, znak Łognia czcić. Znaczy ty Łod Wielebnego. Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. Bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty. Tam dalej, kawałek drogą. A jożem nigdy w życiu nie walczył. Boję się. Martwiejcy, powiadasz? Proszę, panie. Jestem wiedźminem. Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów i powiesz Wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Ja powiem, co wiem, ale niedużo tego będzie. A bogaty to ja też nie jestem. Ale dobrze, byle martwiejce ubić. Bywaj. Niepoważne. Bogowie, dodajcie cierpliwości. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gulę. Thank you.
Zostawcie mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Oddasz dziadygo albo... Albo co? Wiedźmin, zabić go! Dziadem zajmiemy się później. Nie sądzę. Nikt nie podskakuje za nami. Dorwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Jestem niewinny. Nie rób mi krzywdy. Dziękuję, Wiedźminie! Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów! Nie ma sprawy. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kaer Morhen. Prawie robi wielką różnicę. Gdybym wtedy został z Vesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdybyś zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Nie, z perspektywy czasu widzę, że wolałbym inny rozwój wydarzeń. Nic straconego. Następnym razem przemyśl to dobrze. Niezależnie od wszystkiego jestem ci wdzięczny za uratowanie życia. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz, mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami łobrzucim. Lepiej go nie drażni, to potężny alchemik. Kapitan powiedział, puszczać ino tych, co glejt mają. Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. No. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj, oto mój miesięczny żołd. Ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gulę. Ilsa? Nie, niemożliwe. Ja żebym ją kochał, bardzo kochał. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie! Nie! Wiedźma podła struła moją Ilzę! Czarcia dziwka truciznę mojej Ilzie! Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź! Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj.
sobie pada. No i rozpadało się. Niech sobie pada. Deszcz. Miastowych bandytach? Ponoć każą płacić haracz i porywają dzieciaki. Haracz wierzy, ale porywanie dzieciaków? Androny, kumo, pleciecie. Kiedy są bielety? Mów szybko! Odo i Haren mają już spokój z potworami. Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic ci nie powiem, dopóki nie zabijesz bestii, wiedźminie. To mój warunek. Do zobaczenia. Pada.